Nastrój się nawet sobie. Nastrój się nawet sobie. Pojawiło się tutaj nazwisko Neville'a Marinera. Tak. I rozumiem, że to była taka relacja, która się opierała na wzajemnym podziwie. Podziw to za małe słowo, nie wiem, uwielbienie jak kogoś niezwykłego. No bo rzeczywiście, to co im przez... Każdy element niezwykle dopracowany. Z tym, że to byli muzycy, którzy zostali wybrani z London Symphony. A myśmy zaczynali jako studenci początkujący, no ale poprzez pracę doprowadziło się do pewnych wzorców nadzwyczajnych. Tak, i niezwykle życzliwy był. Także nie okazywał jakiejś zazdrości, niczego. Myśmy dyrygowali razem, nawet w telewizji. To był taki, kiedyś nawet na tym koncercie byli, policja była, milicja, zakonnice. To tak nie bywało, żeby taka tak różnorodna... Ale razem w jednym rzędzie? Tak, to było. No i taki pojedynek. Neville Marin dyrygował i ja. Kto zwyciężył? Nie było powiedziane kto, ale... Ale maestro czuje, że... Ponieważ ja znałem, w jakim tempie ta orkiestra gra. Znałem tych wszystkich ludzi. On prowadził to w takim, jak on czuł. Tylko ja wiedziałem, co każdy z moich ludzi, co oni czują i co oni umieją na najlepiej. Brałem po prostu tempa szybsze. Szepsze, które były dla nich. To jest bardzo trudno. Zawsze trudno zastąpić, jeżeli kogoś, kto jest tylko jednym prowadzącym. Bo w dużej orkiestrze mnóstwo dyrygentów się zmienia, ponieważ publiczność nie chce, żeby ktoś dyrygował. W orkiestrze kameralnej źle by było, gdyby ktoś się zmieniał. I zupełnie to jest inna praca. To są dwie specjalności zupełnie znoszące się, nawet przeszkadzające. Jeżeli ktoś tylko prowadzi orkiestrę kameralną, bo tu się wysuwa mikrony, a w orkiestrze dużej centymetry. Mikron, centymetr. Mniejsze różnice zaczynają grać. To są i w inny sposób się pracuje. W orkiestrze kameralnej można poprosić, żeby 7 razy zagrali, a Jerzy Maksymik prosił, żeby 111. No tak, jakoś, no bo jak trzeba 111, to 7 razy poproszenie dużej orkiestry, to już nie ma dyrygenta. Dyrektor, menadżer przychodzi, proszę pana, pan się nie nadaje do tej pracy. Tak, zupełnie inaczej. No ale rozumiem, że po 12 latach jednak zdecydował pan, że z kameralnej trzeba się przesiąść na większą. Powiem dokładnie. Następną pracę, którą zacząłem, to była BBC Scottish Symphony. Miałem tam koncerty z dużą orkiestrą. Akurat ja, ponieważ ja najpierw tą dużą dyrygowałem, to mi było łatwiej. Łatwiej, żeby jedną i drugą orkiestrą dyrygować. I pamiętam, że się przypiąłem do takiego jednego elementu rytmu. Rytm, który... W angielskich orkiestrach jest niezwykły. Jest tak jak trzeba. Szostakowicz napisał taką melodię T42, która była kiedyś znana. Jak państwo, nie mamy państwa tutaj znają. Ewy też mama, dawni. I koledzy przyszli na obiad i no, mówili, no Dmitry, napiszesz w ciągu jednej godziny, zinstrumentujesz to. Moje zdziwienie było, zadziwienie, zauroszenie, jak można piosenkę taką rozrywkową, jak można napisać, że dalej jest Szostakowicz. No, to geniusz jest właśnie. Potem no i to było w programie i dyrygowałem Stawińskiego, jeszcze inne utwory i się przypiąłem do tego rytmu.
Że panowie, nie tak, inaczej. I to akurat się spodobało ci, którzy mnie obserwowali, bo tam się tak od razu nie angażuje. No, mówi, to chyba ten człowiek, który tutaj będzie. No i po prostu sukces Polskiej Orkiestry Kameralnej. Oni znali to, także było to znacznie łatwiej. To ta orkiestra. I tamci redaktorzy, szefowie, naprawdę, jakieś kilka miesięcy, żebym ja to nie bardzo chciałem. Wobec tego albo się obawiałem, że inny będzie repertuar, ale naprawdę powodem było Eine Kleine. Ja już nie mogłem tego utworu dyrygować. I na czym polega dramat tego? Że mieliśmy różne koncerty. Potem ich tam było dużo, ale przed każdym koncertem musi być próba. A na próbie dyrygent coś powinien nowego wnieść. Ja już nie mogłem nic nowego i zacząłem psuć utwory. Czajkowskiego, który był takim koronnym utworem, oklaski na promsie były tak, że myślałem, że się wali coś, bo ja pierwszy raz tam dyrygowałem. Zacząłem psuć utwory i nie mogłem już dalej. A dalej były koncerty. Tak naprawdę to był powód. Nie, że tu rzuciłem, tamtą zostawiłem, a chciałem pojechać do Anglii. A co było takiego wyjątkowego w Divertimento D-dur w Edynburgu? A, no dziękuję bardzo, że to grał Henryk Schering. Nie Henryk Schering, tylko ambasador Henryk Schering. Bo zawsze prosił, żeby tego nazwać. Niezwykły skrzypek. Graliśmy z różnymi skrzypkami. Nieskazitelny. Raz się może w myślach zawahał w koncercie G-dur Mozarta, tam taki pasaż jest. Nieomylny. Mimo, że Rubinstein przyzwyczaił go, bo był w Meksyku, był koncertmistrzem i obawiał się, musiał się pokazać w Londynie. I mówił, wiesz co, bardzo się boi jakoś, to mówi, wypij troszkę koniaku. On wypił tego koniaku. Ale wiesz co, jeszcze się boję. No i to troszkę więcej. I było jego zwyczajem, że to nie był potem koniak niż whisky. Zawsze trochę, no. Ale na estradzie nieskazitelność gry. I on razem grał koncert Mozarta. I myśmy grali to Divertimento. Akurat był taki moment, bo czasami się tak zdarza. Gwiazdy się ułożyły. Wspaniałe określenie. Coś się takiego, że nagle ten utwór stał się, drobny utwór 10-minutowy, stał się centralnym utworem tego koncertu. No i to był taki moment, który jeszcze nas podniósł wyżej w tej klasie wykonawców. Polska Orkiestra Kameralna, orkiestra, czyli artyści i ludzie. Wspaniali koncertmistrzowie. Jan Staniędza, czy Grzegorz Rezler, czy skrzypkowie Andrzej Staniewicz i Paweł Gadzina i Grzegorz Kozłowski. Jeszcze do niedawna członkowie Orkiestry Sinfonia Warszawie już przeszli na emeryturę, czy chociażby na kontrabasach Krzysztof Mróz. Wspaniali muzycy. Czy pan dyrektor mógłby ich wspomnieć? Nie tylko, że mógłbym, ale powinienem. Przepraszam, że to dopiero robię. Tak, dyrygent to jest szef państwa. Szef. Dyktator. Jakie, tak. Co ma być jakie? Ale muzycy, którzy ze mną grali, mieli niezwykłe, podobne pragnienia. No, stanąć na prawdziwej estradzie. Myśmy grali w domach kultury, w różnych miejscach, w kościołach. Wszystko wspaniale, w katedrach, na estradzie. Na estradzie tam, gdzie Rachmaninow kiedyś grał. Boże, dlatego Carnegie Hall, bo sala Carnegie Hall to nie jest największą salą, ale to jest synonim, że tutaj wszystko się, Chorowicz tutaj grał, tak. No, i że to byli członkowie tej orkiestry, którzy niezwykle
pragnęli. Wobec tego ćwiczenie było godzinami, miesiącami, aż utwór był gotowy. Ja miałem taką rozmowę z ministrem kultury, ten, który wtedy był, bo coś się rozniosło, że taka orkiestra jest. Pan minister powiedział, no chcecie za granicę wyjeżdżać naprawdę. No tak, panie ministrze. No ale jaki poziom ma się? Czy taki jak Anglicy? Mówię, nie jeszcze. No dobrze. A ile chcecie tych prób, ile koncertów, żeby zrobić, żeby było? I potem ja powiadam bardzo minimalną ilość tych prób. Tyle się robi w ciągu może 2 miesięcy. Ale tu nie chodziło o próby. To nie chodziło, żeby te utwory zagrać. Chodziło o to, żeby stworzyć nową technikę na podstawie tych utworów, posługując się nutami Mozarta, Händla, Bacha. Beethovena się nie gra orkiestra kameralna, tylko na Mozarcie się tutaj kończy. Nie może grać, bo to jest inna muzyka, to wymaga czegoś innego. Nie można jedno i drugie. Tak jak ja nie lubię jednocześnie jesieni i wiosny. Lubię jesień, a nie wiosnę. Także skoncentrowanie... Ale warszawską jesień. Jak w aparacie fotograficznym na jeden moment. I wysiłek wszystkich członków zespołu był niesamowity. Pamiętam jeden koncert, jakoś zachorowaliśmy. Ja miałem 38 jedną kreskę, drugi kolega miał, Grzegorzka miał 38,5. Ktoś miał... Kto da więcej? 39, jeden miał 41 i był koncert. Ta nieprawdopodobna, gorąca atmosfera. Tak. Oddanie nieprawdopodobne. A właśnie to połączenie maestra z muzykami doprowadziło nawet do stworzenia swojego rodzaju specjalnego języka komunikacji. I mamy na to dowody. Na okładkach nut są te zapiski, które muzycy bardzo pieczołowicie robili. I do dnia dzisiejszego można przeczytać na przykład jeden glanc oka, czyli króciusieńko zagrać. Albo dźwięk i muzyciowaty, czyli zespół włoski i muzyci, żeby zagrać tak jak oni. To są naprawdę wspaniałe sentencje ukazujące, jak pan dyrektor chciał oprócz tych określeń pianoforte ten postaje do tyłu. Bo muzyka, no, według Basewiczów, no, powiem to, bo to dla publiczności będzie ciekawe. I według Stawińskiego ma swój język, czyli ani nie ma wesoło, to nie, muzyka nie rozumie, co to jest wesoło. Smutno też nie. Wobec tego to jest spięcia tercji wielkich i małych, a potem pochód kwart i kwint, które w przecięciach wyrażają inne napięcia między dźwiękami. To Basewiczówna. Rachmaninow. Początek Eroiki to jakby salwy armatnie, a potem pierwsze takty, to jak gdyby motyle tutaj, ale motyle wojownicze. Tutaj jak coś pięknego się dzieje, to Jurek jakbyś dostał Nagrodę Nobla, a jeżeli coś złego, to jakby się Ewa zostawiła i co ty sam, nieboraku, zrobisz? Zupełnie inne określenia, wspomagające określenia. Na przykład, tam, gracie jak eunusi w kościele. O, a to też było? O, no, jedno takie, które obiegło świat, tak, ale już nie można tego cytować. Tak? No, to faktycznie był ten okres, w którym w orkiestrze byli mężczyźni i była tylko jedna pani Ewa. Tylko tak możemy wspomnieć. A maestro, chciałem zapytać, jak kształtuje się już Polska Orkiestra Kameralna i wchodzi pod skrzydła Centrum Sztuki Studio i Waldemara Dąbrowskiego. Czyli ten wspaniały duet Waldemar Dąbrowski i Franciszek Wybrańczyk od tej strony
Organizowanie rzeczy orkiestry. No, Franciszek to była dusza tego wszystkiego. Już potem ja bym sam tego nie mógł prowadzić, ponieważ inny talent był potrzebny. Zasłynął z tym, że kiedy miał być koncert, nie można było przejechać, bo była linia frontu, to Francesco przewiózł orkiestrę tymi czołgami. Kiedyś zginął kontrabas. To zadzwonił z budki, z miejsca kapitana, żeby znaleźć w Barcelonie kontrabas. Dojeżdżamy, dwa kontrabasy stoją. Tak, fenomen w tym względzie. Niezwykła wyobraźnia. No i skuteczność. Honoraria, które były mniejsze wtedy, to spowodował, że Steven Wright musiał zapłacić tak jak się nam należało. Tak. Kontrabasy, czyli kulomioty. A kontrabasy to moje są ulubione w orkiestrze, bo teraz dyryguję orkiestrami większymi, dużymi. To niezwykle cenię kontrabas. Ten dźwięk uważam za podstawę dźwięku, bo od dołu się wszystko zaczyna. Od dołu, od basów, od najniższych dźwięków, bo one stanowią, że to jest szersza barwa, a nie te wysokie dźwięki. Panowie budzą moją bezsenność. Tak, tak też było. Budzą moją... A to kłopoty były ze snem, tak też to. Nerwy, no, to się opłaca bardzo dużymi, że tak powiem, cenami. No ale nie ma rady. No ale ten Abbey Road, no w tej sali przepięknej, gdzie najwyżsi fachowcy i nagrywają, że nie trwa to miliony, kiedy się ustawia tutaj. I to był ten moment, kiedy maestro poczuł, że dotknęliście nieba? Jak powinno być naprawdę? Tak miałem takie swoje własne. Jak powinno być? No bo w pewnych miejscach jest tak, jak powinno być, ponieważ one, no, BBC wypracowało swój sposób audycji muzycznych, wszystkich. No, zresztą Szekspir, pierwszy teatr, tam gdzie ja mieszkałem w Londynie, blisko opery, bo nie można się spóźnić. Dyrygowałem Mozarta Don Giovanniego i mieszkałem o 1200 metrów, bo moi koledzy przyjeżdżali o czwartej, bo jeżeli coś się stanie w metrze albo z samochodem, to przecież opera nie może się zatrzymać. Tak. A czego maestro najbardziej nie znosił na próbach czy na koncertach? Obojętności chyba. Obojętności. Ale jeżeli chodzi o muzyków moich, to nigdy nie zauważyłem takiego elementu. Wróćmy do Waldemara Dąbrowskiego. Wybaczcie, zaprosił Waldemara, ponieważ niezwykle nam pomagał Waldemar, jak jeszcze byliśmy w studio. No, był Grzegorzewski, my żeśmy byli. No i pamiętam, żeśmy spotkali mnóstwo artystów różnych, światowej sławy. Chyba był Gillespie. O, i Waldemar Dąbrowski, pamiętam dwie szklaneczki whisky i sobie gaworzyli. Chyba znali się 15 minut, a wydawało się, że znają się całe życie. To był taki statek, gdzie zapraszano artystów, no, niezwykłych artystów, i którzy grali wieczorem koncerty. Ale bardzo było trudno grać, ponieważ na jednym koncercie grało ich kilkorgo. Była Kiri te kanała i pamiętam, że poprosiłem próbę za 10 minut 11. Taką dostałem burę, Boże miły, się zaprasza po 11 minutę, a nie przed 11:03. O,
Tak, no, bardzo to była trudna praca dla mnie. Siedziałem, musiałem tam, gdzie ci bardzo ważni ludzie są, którzy wspierają w różny sposób orkiestry. Nie bardzo się tam dobrze czułem, bo jestem taki wschodni człowiek. Jestem i te dwie beczki kawioru, jak ja lubię, no coś innego. No. I w końcu potem nawet poprosiłem, że już nie dam rady i już nie będę jeździł. No ale wspaniałe to było miejsce, bo publiczność spotkała tych wielkich artystów, zobaczyła, jacy oni są. I potem państwo, żeście jeszcze mnóstwo koncertów mieli i byli się najbardziej honorowani, najbardziej cenieni, bo potem była Symfonia Varsovia. Symfonia Varsovia tak. Później wyjeżdżała na ten sam statek Mermoz. Tak. Jeździliśmy na zmianę rok do roku, jednego roku jeździła English Chamber Orchestra, drugiego roku jeździła Symfonia Varsovia. I te przeżycia, żeby jeść śniadanie na pokładzie otwartym w szlafrokach z Mścisławem Rostropowiczem czy Szlomomicem, to tego się nie da przecenić. Oczywiście no, oprócz tej przyjemności grania. A czy panowie pamiętają swoje pierwsze spotkanie? Z pewnością ja szybciej spotkałem maestra niż maestro mnie. No bo ja jeszcze będąc w szkole chodziłem na koncerty. I też przypominam sobie, że przychodziłem po każdym koncercie po autograf. Więc mam tych autografów bardzo dużo. Ale takie świadomie... Możemy sprawdzić teraz, tak. Na ilu koncertach pan dyrektor był. Ale teraz my mamy koncerty i nagrania. Ja czasami mówię, że moja praca, jak wchodzę na estradę albo na próbę, to jest albo więzienie, albo marzenie. Tutaj, kiedy przychodzę do Symfonii Varsovii, to jest no cud. To jest nadzwyczajna orkiestra. O nadzwyczajnej emocjonalności, no i niezwykle sprawny organizm. Jak trzeba Beethovena zagrać, to w ciągu dwóch dni orkiestra może każdą symfonię zagrać. Inna orkiestra tak nie zagra. Cudowni ludzie, jak są w dobrych humorach i nie psocą, tak. I nadzwyczajna orkiestra. Maestro wspomniał, że dyrygent w orkiestrze kameralnej, czy orkiestra kameralna to jest takie trochę państwo, a dyrygent no, jest takim trochę dyktatorem, czy szefem tego państwa. Tak, to jak, zgadzałoby się. A jak się zmienia sposób komunikacji pomiędzy muzykami a dyrygentem w orkiestrze kameralnej, a w orkiestrze symfonicznej? Kontakt jest bliski, tak jak ja tutaj z Ewą. My jesteśmy jedna połówka, druga połówka. Jeden człowiek, ja uważam, z Ewą. Czyli tak blisko. Z innymi no nie może być taki stosunek, ponieważ ja, w orkiestrze kameralnej ja widzę 10 metrów, ktoś ode mnie jest. A maestro musi widzieć twarz. Widzę twarz, tak. A tam czasem nie widzę. Odległość daleka. I tu można mieć... I nadzieję, i tak się dzieje, że ci ludzie mogą chcieć tego samego, co ja. W orkiestrze dużej no, pragnienie to jest absolutnie fikcją. To nie można tego chcieć. Bo ktoś mówi, dyryguje Malera. Malera tak się nie dyryguje. Ja słyszę te głosy. Niekiedy. Jakie są najgorsze rzeczy, jakie maestro usłyszał od muzyków? Nie słyszałem tego w orkiestrze kameralnej. Tak, to są bracia, siostry. A tam są bracia, siostry, ale może z innych krajów. Tak, każdy z różnych krajów, ale też bracia i siostry. Kontakt jest inny. No, nie można wymagać, żeby ktoś grał. No tak, no. To z jakimś czuje się napięcie. Ja po koszuli mogę powiedzieć, z jakim zainteresowaniem i z jaką mocą jest dźwięk. Dlatego to jest straszne w orkiestrze kameralnej. Mój profesor powiedział, że patrz na ostatnie pulpity. Nie daj Boże w orkiestrze dużej. Nie można patrzeć na ostatnie, bo ten dźwięk jest opóźniony, jest zupełnie inny. To nieprawda. I tak, rozumiem, że jeżeli się widzi tak. Na koszuli, że nie jest grane... Jakie farbanki? To maestro, mówi, dlaczego panu nie napęczniewa? No,
Aż to śmieszne teraz jest, no. Tyle to wymyśliłem, tak. Oryginał byłem, tak. No ale sercem. I prawdopodobnie różne rzeczy mogłem robić niezupełnie tak, jak trzeba, albo wręcz bardzo nie jak trzeba. Tylko... Na przykład? Za ostry sposób mówienia. Ale ponieważ kiedy myśmy pracowali, to mieliśmy pensje takie. I moja pensja była o jedną kawę tylko wyższa. Wobec tego i zaangażowanie, jeżeli coś mówiłem, zdaje mi się i mogę się mylić, że ludzie widzieli, że jednak zależy mi na tym, wobec tego takie potknięcie, takie, ale naprawdę szczerze zależy i do tego stopnia utopijnego, wręcz magicznego, bo inaczej to by nie mogło wytrwać tyle. Ale jednak dojechaliśmy do tych słynnych sal, jak tutaj dyrektorowi przypomniałem, że były takie sale po kolei. Boston, Chicago, Washington, Nowy Jork, Los Angeles. No, na zaproszenie tych sal, bo można salę wykupić, Carnegie Hall, ale być zaproszony przez tą salę, no, to druga sprawa. I nadchodzi taki moment, że człowiek czuje, to już zagraliśmy w najlepszych salach, już zagraliśmy to tyle razy, że już więcej nie mogę? Dam przykład. Mówiąc tak, jak myślę, że mogło być. Bernstein symfonię piątą w życiu zadyrygował 105, nie 200. Myśmy zagrali Czajkowskiego 2000 razy. Tu 200, tu 2000. Bo na każdym koncercie potem proszono, żeby Czajkowskiego grać. Pamiętam w Moskwie, kiedy żeśmy grali, to jedna taka staruszka mówi, chyba mogła jeszcze pamiętać Czajkowskiego, mówi. I wals ten był zagrany jak gdyby w innym kolorycie, tak. Jak gdyby to był Petersburg w nocy, bezszelestny, jak gdyby ta muzyka była, dyrektor powiedział wspaniałe określenie, jakby obejmowała coś, jakby prawie nie była realna. Był tak cicho zagrany. To jest strasznie trudno osiągnąć taką dynamikę, bo bardzo trudno to grać. I ta pani mówiła, przyszła do Petersburgu, to był koncert. No, ten wals, to ja przypominam sobie swoją młodość, jak byłam tutaj. Ta ledwo mówiła, ale pamiętam, że pamiętać zna tą muzykę. Niezwykle to wzruszające. Tak, różne piana można, piano tak jak motyl, bo co jest napisane cicho, głośno. Największy kłopot, który miewam do dzisiaj, mówię, proszę pana, ciszej poproszę, to mówi, mam napisane piano, mam forte. No dobrze, piano, forte, ale wymyśliłem sobie, że mówię piano rysia, piano lwa albo piano motyla. Tak jak tutaj Zenek w Białymstoku śpiewa tą piosenkę, że chwile życie, chwile motyle. Tak. Ostatnia płyta Orkiestry Sinfonia Warszawia z Maestro. Spytałem maestra jakiś czas temu, no, zbliżają się okrągłe urodziny, chcielibyśmy nagrać płytę i wspólnie wybraliśmy program. I tam maestro występuje jako dyrygent, jako pianista, jako kompozytor. Czy coś się zmieniło przez te wszystkie lata w tej harmonii właśnie pomiędzy dyrygowaniem a komponowaniem, a grałem na fortepianie? Komponowanie było najpierw, bo pierwszy koncert, jaki miałem w Białymstoku, to był utwór, który grałem w radiu. Spotkałem tam Jana Tarasiewicza, który był szczęśliwy, że widział przez 2 godziny Rachmaninowa, bo miał majątek w Sokółce i jak Rachmanin przejeżdżał z Petersburga do Paryża, to zatrzymywał się i specjalnie w tym celu kupił 2 fortepiany. A Rachmaninow był tylko 2 godziny. No Boże, jedną minutę zobaczył Rachmaninowa. Jest w Petersburgu jest fortepian, na którym Rachmaninow grał. I panie, mądre panie, mówią, że trzeba dotykać. Ale mówi, czy pan jest pianistą? Ja powiedziałem, ja jestem profesjonalnym pianistą. To proszę na tym grać.
na którym Rachmaninow. Komponowanie zawsze było moją taką, no zostawiłem co prawda dla fortepianu, bo grałem tak długo, ćwiczyłem i dla dyrygowania. Teraz Capriccio tutaj widzę leży. O, proszę maestro sięgnąć, zobaczymy cóż to za kwity tam leżą. To jest kopia z takiego, bo kiedyś nie było ksero, tylko się fotografowało. Proszę, że ledwo te nuty są wyraźne. O, jakie tutaj nuty, bo ja siebie tak skromnie nazywam kompozytorem żoliborskim, bo piszę koncert fortepianowy i jak napiszę, jak się ten uda koncert, to ogólnonarodowy będzie, ale bardzo to trudna. A tutaj cały balet w teatrze wielkim grany. Ja nawet zapomniałem, że te partytury tutaj są, bo tak byłem zajęty. Proszę popatrzeć, ile tych nut, chóry, nie chóry. O. Anielskie. Kopernik i Medio Vero. Tak, i mnóstwo różnych utworów. Jaka różnica jest? Kompozytor, najpierw dyrygent, kiedy słyszy utwór, ocenia wykonanie. Jak jest ograny? Kiedyś, kiedy Beethoven pisał, nie było oceniania utworu. Napisany był utwór, trzeba było napisać drugi utwór, bo tylko za drugi utwór się dostawało guldeny, żeby żyć. Wobec tego nikt się nie ścigał, że to jest dobre, tamto jest złe. Kompozytor zwykle nie był dyrygentem, nie dyrygował tak jak umiał. Dzisiejsze czasy my się ścigamy. Ten tak zagrał, tamto tak. Kompozytora nie interesuje wykonanie. Jak jest utwór napisany? O. Nagrałem taki utwór Włochowicza. Będę tutaj, niech nazwisko padnie. Bardzo trudno tak zacząć. Utwór miał mało nut, ale te nuty zaczynają tworzyć coś. Jeżeli jest ich dużo, strasznie trudno. I pierwsza ocena, jak się słyszy utwór, czy jest źle, czy nie jest źle. Nie, czy jest dobrze. No i źle. Bo tutaj te akordy, które już znamy milion razy, to skojarzenie niedobre, tamto niedobre. Czyli jeżeli neutralnie wypada ocena utworu nowo napisanego, to jest bardzo wysoka ocena. Neutralna ocena wykonania estradowego to jest źle. Inaczej to się ocenia. I o co innego chodzi. Teraz jak słucham Chopina, to nie jak pianista zagrał, tylko jak to nadzwyczajnie napisane. Satysfakcja jest ogromna. Tak jakby ktoś, kompozytor to ten, który wyobraził nie danie, które jest w ogóle w pojęciu bardzo ogólnym i idyllicznym i abstrakcyjnie cudownym. Co to jest danie? Co to jest danie? A kucharz, wspaniały kucharz, wykonawca, umie to zrobić. Chcielibyśmy pójść kiedyś jednak do Maksima w tym w Paryżu, ale no, Ewa nie chce mówić. Maestro też szalał u Maksima? Nie. Nie. Chciałbym zobaczyć. Ale raz chcieliśmy tam, gdzie... Ale jak żeśmy z dużą orkiestrą, żeśmy do Hollywood pojechali i tam ja do kawiarni poszedłem, to jednak chciałem siedzieć tam, gdzie Gregory Peck siedział, bo tam były te miejsca, panie, które serwowały i znały. Pamiętam pierwszy wypadek z komórkami. Weszło czterech młodych ludzi. Jeden cały na czerwono, drugi na biało, zielono, żółto. Nikt żadnego słowa nie powiedział. Wyjęli te komórki, rozmawiają. Kelner już wiedział, co oni chcą. To przyniósł. I dalej. Ani do kelnera, ani do niczego. Widocznie mieli zapłacone. Porozmawiali i poszli. Nikt. Ani jednego słowa, pamiętam to. A ja siedziałem na tym krześle, gdzie siedział Gregory Peck i się temu obserwowałem. Taka rozmowa teraz romantyczna, no bo takie życie i takie czasy. Maestro, zmieniają się. Z którym z kompozytorów, żyjących lub
zmarłych, bardziej zmarłych, chciałby się maestro przyjaźnić? Z dowolnego momentu w historii. No, z Beethovenem być jak on pisze, a z Rachmaninowem, no tak. Imprezować? Tak sobie być przy prywatnych tych stosunkach. Rachmaninow, tak, bo ja jestem wschodni człowiek, taki ulegający. Takim no, emocją. Smutkom, żałości. No wczoraj tam skarałem troszkę pani, która nagrywała, i dzisiaj tak chodzę, taki smętny, że źle zrobiłem. No, poniosło mnie tak. Uczuciowy, tak. Uczuciowo bardzo, bardzo wobec tego. To ale Beethoven obecny jest. Nie Mozart, nie Haydn, Beethoven. Beethoven, Sibelius, ponieważ jest mało grany, a ja lubię świat poprawiać. Poprawia świat Jakowicz, Krzysztof, bo grają takie koncerty, które nie są grane, a są dobre. No i ja też lubię. Mówię, dlaczego to jest niegrane, skoro to jest dobre? No ale tak to jest na świecie. Na chwilę chciałem wrócić do czasów właśnie Polskiej Orkiestry Kameralnej. Słyszałem i wiem, że to zamiłowanie zostało do dziś, że maestro część tych honorariów, w sumie sporą czasami, przeznaczał na inwestycje w pióra wieczne, a chwilami w złote pióra wieczne. Jesteśmy wielbicielami, tak, ponieważ pióro, on tu mam nawet, pelikan. Pelikan to jest pióro, które od razu się bierze i pisze. Mont Blanc. Kiedyś tam, gdzie ja kupuję, ponieważ bardzo czuję, mam przyjaźń do dyrektora i czuję, że taką w drugą stronę ten mam też, to my sobie te pióra wymieniamy. Ja dostałem japońskie. Czyli można powiedzieć, że stroszycie pióra. Tak. No i pytam pana Zbigniewa, jakim piórem prezydent Kwaśniewski podpisywał dokument? Mówię, piórem Mont Blanc, typ Chopin. Dlaczego Chopin? Ponieważ normalne Mont Blanc, tak się za tego. A on zrobił ruch jeszcze jeden. Wobec tego był gwint. Chopin ma gwint. Tak się sobie bawimy. Ale piszę tutaj do Ewy. Droga Ewo. Jak jeszcze się brało atrament, dzisiaj zatrzymuje rękę. Kleks jest. Kleksy. Dzisiaj tęsknię za tobą, tobą. I znowu zatrzymuje rękę. I jest kleks. Informacja, czego nie ma w internecie. Jak się pisało piórem. Tak, że to jest inna wartość. Nie wszystko, co jest takie nowsze, jest takie najwspanialsze. Czasami w tych... No zresztą ja nie mogę tak pikać. Pik. No. Maestro, a czy czasami powraca ten moment pracy z Polską Orkiestrą Kameralną i maestro mówi, kurczę, szkoda jednak, że to już jest zamknięty rozdział. Rozdział jest, myśmy wszystkie utwory zagrali, te, które były napisane. A wiodącym utworem była Czajkowskiego Serenada. Nie ma utworu, który by kończył bardziej wspaniale koncert. Dobrze, ale to orkiestra kameralna. A w dużej orkiestrze? No, wszystkie symfonie Beethovena, Rachmaninow, Espigni, Szostakowicz, Prokofiew. No nie napisali na tą mniejszą orkiestrę. I tu strasznie drobiazgowo trzeba pracować. Oczywiście, tęsknota jest, bo tego poziomu się nie uzyskuje z dużą orkiestrą. Ale ponieważ barwna jest orkiestra, instrumentarium, to samo to stanowi, że to jest bogatsze. W orkiestrze kameralnej nie ma puzonów. Proszę Państwa, my nie mamy puzony.
A barwa jeszcze jest, jeszcze. Tylko zamiast być czerwono, zielono, żółto, czarno, to tu jest tak jak Debussy prosił, żeby było szaro. I kontrast to jest jak zieleń. A wiem, że w sukience szaro i zieleń to jest prawie to samo. Taki mały kontrast w muzyce kameralnej, a w muzyce dużej jest większy. No ale Amerykanie robią wszystko, co duże. I, no, i ludzie też lubią to, co większe. No tak to już jest. Zapraszamy co roku mistrza do Symfonii Warszawy, by zagrać wspólnie koncerty czy nagrywać płyty. I to jest szalenie interesujące obserwować muzyków, jak reagują na samo przyjście, na samo pojawienie się, bo jest takie dodatkowe sprężenie, tak, mobilizacja, dziękuję. Uwaga Ja też tutaj tremę mam. Ale nie może być tak jak atrema. No dwóch artystów nie wyszło ze stady. Kiedyś w Reykjaviku 17 minut czekałem na gość. Kto był laureatem konkursu Czajkowskiego? Nieprawdopodobnie, że tak mogło być. Ale byłem. Dyrygowałem ten koncert. I drugi Rachmaninowa, który artysta grał 275 razy. Laureat konkursu, pierwsze nagrody Czajkowskiego. Na szczęście dyrygowałem współczesny utwór, bo lubię dyrygować współczesne utwory, że zaczynam koncerty współczesnym utworem. To mówiłem o tym utworze i to zajęło trochę czasu. No wreszcie wyszedł na estradę. Ale ukłon, że mimo takiej trudnej sytuacji wewnętrznej, psychicznej, nerwowej, trema, niedowiara w siebie, że jednak powstaje taka wspaniała muzyka i takie wielkie wykonania. To jest zawód, to nie jest zawód, to jest przesłanie, posłanie człowieka gdzieś, to co my robimy. Dyrektor, ja i tutaj mistrz tutaj, który operuje tak słowem, w taki sposób, mistrzowski, pojęciami. Bardzo pana cenimy. Ja słucham radia i jestem pełen podziwu. Więc właśnie to przesłanie najwyższej jakości i ustawienie tej poprzeczki, czego absolutnie maestro jest przykładem. I nie było już później tak wspaniałej orkiestry małej, kameralnej, jak Polska Orkiestra Kameralna. Więc ja obserwując historię orkiestry i teraz mając szansę niejako współtworzenia tej orkiestry również. Chciałbym serdecznie podziękować za te długie lata, za to, że te 50 lat temu maestro się zdecydował zarządzić grupą 20 osób w artystyczny sposób. 17. Więc bardzo dziękujemy i przy czym bardzo się cieszymy, że mamy wspólne projekty, że już niedługo gramy. Bardzo dziękuję. Nastrój się na Warszawie. Nastrój się na Warszawie.